Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży serdecznie zaprasza wszystkich dorosłych i młodzież do udziału, do uczestnictwa w mobilnej grze terenowej pod nazwą Płomienny Świt. Gra jest zrealizowana jako zadanie w ramach projektu hashtag Czerwony Bór 44 w ramach Patriotyzmu Jutra, którego operatorem jest Muzeum Historii Polski. Gra jest współtworzona przez uczniów z 3 Liceum Ogólnokształcącego imienia żołnierzy obwodu łomżyńskiego Armii Krajowej i będzie można w nią zagrać już 19 czerwca, czyli w tę najbliższą niedzielę. Gra jest przygotowana w aplikacji Action Track, dostępnej bezpłatnie na telefonach z systemem Android i iOS. I żeby zagrać w tę grę, należy mieć właśnie telefon z dostępem do internetu i ze skanowanym kodem QR. Ten kod będzie można zeskanować w miejscu startu. Chcę jeszcze wspomnieć o fabule gry. Gra jest oparta na wydarzeniach, które właśnie odbywały się w czerwcu 1944 roku w okolicach Czerwonego Boru. I bohaterem jest młody chłopak Witek, który stacjonuje w okolicach Szumowa ze swoim oddziałem Narodowej Organizacji Wojskowej i zostaje ten oddział zaatakowany przez obławę niemiecką, która kieruje się na południe w kierunku Czerwonego Boru. Uczestnicy będą mogli śledzić losy Witka, jak również jego osobiste zaangażowanie do walki. W grze zostały zaprezentowane takie najważniejsze postaci związane z tą bitwą, a więc kapitan Antoni Kozłowski-Biały, podporucznik Przeździecki, pociąg, który jedzie z Ostrołęki przez Śniadowo, mogiła poległych. Celem gry jest pielęgnowanie pamięci o osobach, które brały w niej udział, oddanie im hołdu, jak również przekazanie tej historii w taki nowoczesny sposób, żeby właśnie Czerwony Bór kojarzył się z tą jedną z najważniejszych bitew w czasie II wojny światowej. I żeby zagrać w grę Płonący Świt, należy stawić się w miejscowości Olszewo przy pomniku poległych w 1944 roku partyzantów. To jest w pobliżu kompleksu leśnego. I należy mieć ukończone 16 lat. Osoby młodsze też będą mogły zagrać, z tym, że potrzebna będzie zgoda rodziców, która jest umieszczona, formularz tej zgody jest umieszczony na stronie biblioteki. I pełny regulamin tej gry też jest umieszczony na stronie biblioteki. Serdecznie więc zapraszam do udziału w tych rozgrywkach 19 czerwca. Wcześniej będziemy brać udział w uroczystościach w Wygodzie, a następnie właśnie przejedziemy w okolice Olszewa, żeby odbyć premierę tej gry. I jeszcze chciałam przy okazji powiedzieć o kolejnym punkcie w ramach naszego projektu. Otóż bardzo proszę, jeśli ktoś ma jakieś zdjęcia, listy, coś, co jest związane z tą bitwą i jej uczestnikami, o przekazanie nam, ponieważ, czyli bibliotece, ponieważ planujemy we wrześniu wystawę właśnie dotyczącą bitwy w Czerwonej Borze i dotyczącą uczestników tej bitwy. Czasami wydaje się, że coś jest takie mało istotne, ale wystarczy jakieś wspomnienie, na przykład co mówili, jak szli na akcję. Słyszałam, że niektórzy żartowali, iż wiozą ich do ślubu furmankami. Czasami właśnie takie wspomnienie też może wzbogacić tą całą piękną historię, która tutaj się rozegrała i o której naprawdę należy pamiętać dla nich, dla tych patriotów. Zapraszam o godzinie 12 do
miejscowości Olszewo, znaczy w pobliżu miejscowości Olszewo, start będzie przy pomniku poległych partyzantów, poległych właśnie w tej bitwie w 1944 roku, 23 czerwca. Jest to takie właśnie największe pole bitwy, ponieważ bitwa w Czerwonym Borze w różnych miejscach się odbywała, a w okolicach Olszewa było to właśnie największe pole bitwy, czyli godzina 12, okolice Olszewa, start. Serdecznie zapraszam.